Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines. No i dzisiaj zaczniemy nowy rozdział w historii tego miasta, ponieważ tak jak przez dosyć długi czas budowałem tutaj zwykłe takie miasto, potem przeniosłem się bardziej w tą stronę. Tak dzisiaj zacznę robić jakiś przemysł przemysł rolniczy, strefy wiejskie taki bardziej, no właśnie, teren poza miastem tak, tutaj jeszcze kawałek jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek w tych okolicach. Będą jakieś domki, jakieś właśnie takie miasteczko. Jakieś miasteczko, żeby miał kto pracować na tych polach, które dalej tutaj się będą rozciągały, prawdopodobnie na całym tym terenie. Też pewnie gdzieś tutaj dalej jakieś domki czy coś. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie plan na dzisiejszy odcinek jest taki: jakoś te drogi tutaj mniej więcej poprowadzić, coś zacząć z tymi domkami, no i też jakąś małą farmę zrobić. No to co? No to co, zaczynamy. Mogę Wam jeszcze pokazać. Jak ta mapka wygląda, to jest domyślnie. Tak jak to wyglądało, tak jak to zostało zrobione przez twórcę mapy, nic tutaj nie dodawałem. Postaram się jakoś według tego budować. Także pierwsze co? Wyprowadziłbym sobie, to znaczy przedłużyłbym sobie tą drogę. I w takich okolicach to ja raczej chciałbym mieć jakąś drogę krajową. Dokładnie, ale jednak chcę budować się z tą nakładką. Chcę widzieć którędy będzie to tutaj najlepiej poprowadzić, tak żeby. Potem jakoś sensownie te pola mogły tutaj być. Więc taki zakręcik i teraz tutaj chciałbym przejść mniej więcej tak, mniej więcej tak myślę, że tędy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tak żeby właśnie jakaś farma się tutaj po prawej stronie tej drogi zmieściła. Coś takiego, dalej, trzeba by zakręcić mniej więcej jakoś w tą stronę. Tutaj też właśnie w okolicach granicy tych żyznych terenów, tędy i gdzieś tam dalej w tą stronę. Okej, okay, dobra, czyli jedna taka dosyć główna droga jest. Tutaj też już mamy jakąś taką mm, główną drogę. Jest ona połączona z autostradą, więc to też fajnie byłoby jakoś połączyć, ale to może za chwileczkę. Bo wcześniej to ja chciałbym się podłączyć tutaj. Ponieważ co my tutaj mamy, wjazd z autostrady i zrobiony jakoś w tamtą stronę? Tutaj za dużo się nie dzieje, więc ja bym jednak to skręcił w drugą stronę. To sobie wyburzymy. To dobra, to niech może zostanie. Dobra, to może zostać. I teraz stąd chwilkę, ile tutaj jest tych pasów? Tutaj są wszędzie dwa pasy, no chyba że ewentualnie zamienić by to na jakąś drogę krajową taką troszeczkę szerszą, na troszeczkę szerszą drogę krajową zamieni się, zamieni się. No okej, okay, coś takiego może to jakoś super pięknie nie wygląda. Nie no, ja chyba wolałbym jednak taką drogę. Znaczy, tutaj jeszcze wychodzić może, ale potem jednak, żeby już zjechali na taką troszkę węższą. I teraz jedziemy mniej więcej, tylko jeszcze raz bym sobie włączył tą mapkę żyznych terenów. Pojedziemy, myślę, że właśnie gdzieś tutaj przez środek po tym białym. Następnie tu się zrobi jakieś takie zwykłe skrzyżowanie i następnie tędy do tej drogi, którą już tutaj mamy. Ok, coś takiego. Tą mapkę mogę już wyłączyć. I teraz jeszcze coś tutaj z tym mostem trzeba by zrobić? No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Co ja bym tutaj zrobił? Pierwsze co, dodałbym sobie może jakiś punkcik bardziej w tym miejscu, tak. Bardziej w tym miejscu. I ten kawałeczek drogi zamieniłbym na taki chwilkę, nie tak. Tego chcę się już pozbyć. Chcę mieć to. Ok, dobra. W ten sposób teraz to powiedzmy, że tam w jakichś sensownych odległościach jest. Dalej, co my tu jeszcze Mamy ten punkcik, to znaczy właśnie będę korzystać z tego moda. Chcę mieć na środku punkcik, a tutaj za bardzo on mi nie jest potrzebny. OK, ten chyba też mi nie jest potrzebny. I teraz ten środeczek już bez jakiegoś tam przesuwania na boki. Nie wiem, troszkę wyżej, troszkę niżej. W sumie. Jest chyba dobrze, jest chyba dobrze. Taki zwykły most, nie jakiś skomplikowany, bez, bez przesady. Może to w ten sposób wyglądać. Tak się jeszcze zastanawiam, czy ta szersza droga by się tu nie przydała. Zobaczymy, jak będzie z ruchem. Na razie niech sobie coś takiego tu będzie. Ok. No dobra, także tu. To mamy, to na razie mamy tam, gdzie to pójdzie, no to też się jeszcze okaże. I teraz przejdziemy, może do części, w której zaznaczyłbym sobie jakąś strefę przemysłową. Tak, na początku zrobię strefę przemysłową, potem, jak się okaże, że, że nie ma miejsca dla pracowników, w sensie, że, że brakuje im pracowników, no to wtedy zajmę się jakąś wioską, ale chcę zobaczyć, ile mniej więcej tego potrzebują. Czyli na początek, jakąś właśnie taką strefę, w tych okolicach tutaj, gdzieś tak do tego lasu, no tyle ile tej żyznej gleby jest, no bo właśnie w tych okolicach będzie trzeba te pola wszystkie stawiać. Nie ma specjalizacji. Ok, okej, okay, zaraz tutaj to wszystko ogarniemy. Główny budynek farmy. Coś takiego fajnie byłoby tutaj postawić i chwilka, chwilka, bo jeszcze jedno, zanim ja postawię ten główny budynek, no też nie chciałbym go przy takiej głównej drodze stawiać. Trzeba będzie zrobić jakiś wjazd. Na ten teren. Może na razie zwykłą taką polną drogą. Jeszcze mi pokażcie tą mapkę. Ok, tak, żeby o, wjazd był na przykład jeszcze nieprzesterzyzne tereny. W tych okolicach będzie mógł być właśnie jakiś taki główny budynek czy coś. No a pola to tam dalej. Czyli mamy ten wjazd i teraz główny budynek farmy. Gdzieś tak myślę, że w tym miejscu może być. Gratulacje, wszystko nam się teraz tutaj odblokuje. Tylko to bym chciał zniknąć. Ok. Mamy mały silos, małe pastwisko, małe. Pole, pole uprawne i mały sad. Super. Super, super, super. Pokażcie mi to jeszcze, no właśnie, na razie to będą takie małe pola, ale potem, jak tutaj będzie mnóstwo takich wielkich pól, no to jak się tą drogą krajową tu będzie jechać, to serio fajne widoczki będą. Ło ile tam samolotów jest. Yy, Okej, okay, więc zaczniemy od, pewnie od tych małych pól uprawnych, tylko jeszcze wcześniej, właśnie, jeszcze wcześniej. Yy, bardzo ważna rzecz yy, prąd i woda. Myślę, że fajnie tu mogą wiatraki wyglądać, co nie? Tu mogłyby fajnie wiatraki wyglądać, chociaż widzę, że tutaj zbyt mocno nie wieje. Chwilka też, żebym sobie przy okazji jeszcze nie zastawił tego y, wszystkiego. No to raczej w tych okolicach, czy w tych okolicach będę miał wiatr? Czy tu jest wiatr? Halo, czemu mi się to nie chce ta mapka włączyć? Czy ja coś już zepsułem? Tak, ok, tak. Y, no dobra, nie ma może zbyt jakiejś wielkiej produkcji, no ale postawię niech to niech to chociaż wygląda tak najwyżej gdzieś się potem podłączymy do jakiejś innej elektrowni na razie żeby to jakoś fajnie wyglądało że jest ta droga krajowa jakaś farma i jeszcze takie wiatraki yy, widzę że nawet to się samo podłączyło yy, jeśli chodzi o wodę to chyba pociągniemy ją po prostu z miasta bez przesady to znaczy mogę też tutaj coś yy, postawić na ozdobę ale jednak niech już taka rura będzie o taka duża wieża ciśnień na przykład yy, pokażcie mi to jeszcze gdzie takie coś by Mogło być gdzieś no w sumie na wieździe na farmę? No, na wieździe na farmę, gdzieś tutaj yy, przy skrzyżowaniu, niech mają właśnie taką swoją wieżę ciśnień. Okej, okay. no, coś takiego, coś takiego. Czyli tutaj mamy ten główny budynek, troszeczkę mały. To tak naprawdę wygląda jak jakiś zwykły domek. Jak jakiś zwykły zielony domek postawiony. No, ale okej, okay. niech to tak wygląda. Yy, I możemy chyba przejść właśnie do takich rzeczy jak małe pole uprawne, mały sad. Yy, pastwisko silos no i na razie tyle na razie nic więcej nie ma yy... Tylko jeszcze tak się patrzę, gdzie tutaj by jakąś drogę można zrobić. No, wydaje mi się, że prosto z tego byśmy sobie wyjechali. Tylko na razie też nie wiem, jak dokładnie wielkie będą te inne rzeczy, te inne większe pola, i czy one się tu potem jakoś fajnie zmieszczą. Ale to najwyżej będzie się kiedyś jakąś przebudowę tego wszystkiego robiło. Na razie, małe pole uprawne, takie jedno sobie gdzieś tutaj postawię, może od razu dwa. No niech dwa będą. Niech takie dwa pola będą tutaj, jeśli chodzi o wygląd, to nie wiem. Możemy dać pszenicę, szklarnię, to raczej nie. Ziemniaki, bawełna, albo kukurydza. Myślę, że na razie zostanę przy tej pszenicy. Ewentualnie gdzieś tam kiedyś w innych miejscach też coś innego się da, żeby to jednak jakoś różnorodnie wyglądało. Tą wodę sobie tutaj podłączę pięknie i zaraz to już powinno coś mi tutaj produkować. Tak, te plony. Będą produkować te plony i do tego też... Potrzebujemy tego właśnie silosa, żeby to wszystko przechowywać. Takie coś to chyba gdzieś przy wjeździe, tylko może też jeszcze wyprowadziłbym na przykład jakąś drogę obok tego budynku w tą stronę i tu na przykład przy tej ulicy takie rzeczy można by trzymać. No bo kiedyś tego pewnie będzie więcej, także na razie, jedno takie coś. Okej, okay, niech tu sobie będzie. I przy okazji, może jeszcze coś oprócz tego pola uprawnego. Jakiś taki sad na przykład. No, może być sad. Sad na przykład. O, tutaj, dobra, taką ulicę w stronę lasu. Wiadomo, to, to nie jest ten sam las, to nie jest sad. To jest raczej do przemysłu tego. Do przemysłu, jak mu tam któryś to, przemysł, no, przemysł leśny, leśnictwo, tak. No, ale niech to też jakoś tak, już w tym motywie, że w stronę lasu będziemy mieć ten sad. Czyli tak jest znowu te budynki, czy tam nie budynki, ale te. Małe, małe sady. Małe sady, co tutaj możemy? Pomarańcze, jabłka, gruszki albo szklarnia. Weźmy jabłka. Yy, mogą być jabłka, super. I tu już jeżdżą nam te ciężarówki, znaczy nie ciężarówki, tylko traktory. Yy, zawożą z tych pól do silosu. Coś się boję, tutaj duży ruch będzie. No. Czy, czy on jeździ tak w kółko? Chwilka, podjeżdża tu, a nie, znika. Dobra, czyli wyjechał z pola, jedzie tu i wraca. Czyli to będzie dosyć główna droga. To będzie trzeba jakoś mądrze robić. Ewentualnie stawiać im te silosy troszkę bliżej. A już na przyszłość dostawię też jakiś drugi, żeby większa pojemność była. Co jeszcze mamy? Pastwisko. Ok, pastwisko. Pastwisko, gdzie ja bym chciał mieć te pastwiska? Pytanie, czy one muszą być na żyznej glebie? Teoretycznie, no nie wiem, czy, czy to miałoby sens. Wymagają produktów z upraw, aby wytwarzać specjalne zwierzęce produkty. Należy umieścić na obszarze przemysłowym. No teoretycznie, jak ja bym go postawił tutaj gdzieś, na przykład na tej nieżyznej glebie, za mało surowców, ale za mało surowców to znaczy plonów, tak? Bo, bo my plony będziemy brać stąd, ewentualnie prosto z pól i zawozić im. Żeby te zwierzęta miały co jeść, tak? Dobrze myślę? Chyba dobrze myślę. No tak, coś im tutaj zawozi. Okej, okay, tak, czyli, czyli to nie chodzi o to, że tutaj nie ma rzeznej gleby. No i pięknie. Dowióz im jabłek i się pojawiły świnki. Super! Czy tam czegoś innego im dowiózł. Yy, możemy mieć tutaj krowy. Okej, okay, to są krowy, yy, jakby ktoś nie wiedział, krowy rasy wyżynnej. Yy, tak, krowy rasy wyżynnej, coś takiego, świnie, no to już widzieliśmy, ewentualnie owce. Jak wyglądają owce? Tak wyglądają owce. Dobra. W sumie. Mogą być owce. Dobra, zostawimy sobie tu owce. Tą drogę jeszcze kawałeczek tam przedłużę. I teraz stąd, dotąd jeszcze sobie jakieś wody doprowadzę. No i w sumie, żebyśmy produkowali więcej tych produktów zwierzęcych, to może jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno takie pastwisko bym gdzieś tutaj dostawił. Może na przykład po drugiej stronie. Naprzeciwko. I naprzeciwko trzymajmy sobie właśnie na przykład te świnki. Dobra. Coś w tym stylu. Czyli to się jakoś rozwija. Możemy sobie tutaj sprawdzić. Pozyskiwanie 19 ton. Plony. Czyli możemy sprzedawać prosto plony, możemy je zamieniać na produkty zwierzęce i to sprzedawać ewentualnie na mąkę, ale tego jeszcze w tym momencie nie zrobimy. Tutaj nie ma surowców, ale to zaraz jakoś się dowiezie. Jeszcze jeśli chodzi o tą strefę, to mógłbym w sumie tak na ozdobę zrobić na przykład jakieś takie ogrodzenie bez przyciągania tutaj gdzieś stąd, żeby. By nikt tam na mnie wchodził. Tędy jakieś takie ogrodzenie, powiedzmy, że gdzieś tak dotąd. Okej, okay, tak, myślę, że będzie dobrze. Myślę, że tak będzie dobrze. I tutaj jeszcze po drugiej stronie tej drogi, po drugiej stronie tej drogi, gdzieś tak na przykład. Dotąd. Ok. W sumie jeszcze dalej będzie trzeba, ale to już na jakimś zakręcie, który nie wiem, czy mi się uda tak ładnie odwzorować. Chyba, że będę to robić jakimiś kawałeczkami, na przykład tak. Dalej tędy i gdzieś w tamtą stronę. Okej, okay. dalej tu naokoło raczej na razie nie będę żadnego ogrodzenia dawał. To ma być raczej takie odgrodzenie od drogi. No wiadomo, ktoś tędy wejdzie, tak? Ale, ale nie o to raczej nam chodzi. Rozwija się to, coś tam się rozwija. Ja bym jednak zrobił, żeby jeszcze więcej tych plonów było, tak? Tych pól, fajnie byłoby tutaj mieć więcej. Dostawmy sobie jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Dobra, to teraz powinno serio przyspieszyć. Może tych owoców też troszeczkę jeszcze bym tutaj dał. Weźmy sobie właśnie taki mały sad w tym miejscu, a może gdzieś kawałeczek dalej bym to postawił i jakieś inne owoce, na przykład jakieś gruszki. Okej, okay, dobra, niech, niech po tej stronie drogi rosną gruszki. Tylko jeszcze, oczywiście, wy potrzebujecie wody, słup. Super, mamy to, no i niech to sobie może jakoś teraz działa. Na chwileczkę bym to zostawił, a teraz zająłbym się może robieniem jakiegoś tutaj miasteczka, żeby właśnie miał kto tam pracować. Bo tu, no właśnie, nie ma jakichś super żyznych gleb, tu coś ledwo co, tu też jakieś rudy, ale to rudom na pewno się tutaj nie będziemy zajmować. Także chciałbym przygotować jakieś drogi pod miasteczko, czyli zwykła taka miejska droga. I skąd ja tutaj bym zrobił wyjazd? Myślę, że gdzieś kawałek za zakrętem, tylko chciałbym to mieć z przyciąganiem. Kawałek za zakrętem, zrobimy sobie taki wjazd. Na razie po jednej stronie, tak? Możliwe, że kiedyś z tym miasteczkiem też przejdziemy na drugą stronę, ale w tym momencie raczej bym się zajął tą stroną. Też tu jest takie fajne, o, fajne miejsce na to miasteczko. Czyli co, wjeżdżamy sobie w tą stronę. To będą strefy, właśnie te niskiego zagęszczenia. Tutaj wieżowców nie będę chciał. To znaczy, wiadomo, większe budyneczki mogą być, takie zwykłe na cztery kratki, ale nie strefa jakaś, nie wiem, kamienic, czy tam wieżowców, jak tam w oddali widać. O, o, nie, 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 nic takiego. Bardziej coś w tym stylu, może troszeczkę większe. Yy, dobra, już, już, żebym coś, żebym coś jednak dzisiaj wybudował czyli taka droga wjazdowa dalej jakaś na przykład ulica odchodząca stąd i na zakręcie jadąca sobie w tamtą stronę oczywiście jakimś slalomem no bo to między jakimiś domkami między jakimiś załóżmy kiedyś gospodarstwami to raczej taka krzywa droga sobie szła tą drogę, tą drogę też by trzeba raczej tu gdzieś zakręcić też tak żeby tych drzewek nie niszczyć jak tu się jakieś budynki Niedługo pojawią, na przykład gdzieś tutaj stąd i połączyłbym się, na przykład w tą stronę. Y, mamy kolejny rok akademicki. Osiągnięto poziom renomowany. Ostatnio był popularny. No i super, no i super. Mamy coś odblokowane. Kontrakty sponsorskie utworzonych prac naukowych. No i dobrze. No i dobrze. Mogę wam jeszcze tutaj na szybko... Gdzie jest ten uniwersytet? Tutaj. Y, mogę wam na szybko... O, tutaj jeszcze można kolejne mieć. Kolejny poziom. Super. Y, prace naukowe dajmy. Nie wiem. Jakieś badania naukowe. Przyznajmy wam. To super, niech to sobie działa, i zapominamy, bo jednak tutaj robimy teraz strefę raczej dla osób niewykształconych. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Stąd jeszcze bym sobie odjechał tą drogą gdzieś tam. OK, ale to na przyszłość. Na razie też zaj zająłbym się może tym, co mamy tu. Y oczywiście całe to miasteczko też będzie potrzebowało wody, czyli już wam tutaj pod tą drogą jakiś rur poprowadzę, tędy, tędy, y dalej tu, tu, tu i gdzieś w tamtą stronę. Stąd jeszcze też można by jakąś rurę wyprowadzić. Y jeśli chodzi o prąd, tak, 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 coś tutaj by trzeba, ale może zrobię, może zrobię tego typu przewod żeby też to bardziej tak wyglądało wiejsko, czy coś, że, tu, że tutaj yy, idą jakieś te przewody obok drogi, a nie że wszystko jest pod ziemią. Także o tutaj, gdzieś w takiej odległości, niech sobie takie właśnie przewody idą. Gdzieś to się tam kiedyś połączy. Aha, bo tutaj też mamy w sumie, w sumie, to to by się mogło łączyć jakoś z tamtym, na przykład gdzieś przez środek tej farmy. No załóżmy, załóżmy, że przez środek farmy, ewentualnie o stąd, ewentualnie stąd, dotąd. Okej, okay, może być, może być, jak najbardziej. Przy okazji też się udało połączyć teraz z siecią właśnie miejską, więc nie będzie to jakiś osobny obwód, więc nie powinno też prądu nam zabraknąć. No i co, dotąd dochodzimy sobie tymi przewodami, ale już po miasteczku, no to jakoś tam lokalnie sobie ten prąd muszą dostarczyć. Tutaj, tutaj jakieś te budyneczki pod drogą postawiam. No i wydaje mi się, że można by zacząć. Można by zacząć na przykład gdzieś tutaj w centrum, budować jakieś domki. Tutaj cała ta droga. Dalej, w sumie na zakręcie, tak jak tam kto ma krzywą działkę, no to niech się buduje. Tędy, 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 tędy. Do tego też na pewno jakieś sklepy się przydadzą. Myślę, że tu właśnie na wjeździe można jakiś taki pasek sklepów zrobić, coś tutaj dalej jeszcze w dalszej części, na przykład o tutaj coś, żeby można było zakupy zrobić i tutaj pięknie dalej wszystko to w mieszkaniach, w mieszkaniach, to znaczy przepraszam, w domkach, w domkach, domach jeszcze się tak zastanawiam, czy jakąś podstawówkę, myślę, że podstawówkę można by postawić, tak, to jest ta jedyna rzecz, jeśli chodzi o edukację, którą można by mieć, żeby oni dalej chcieli na tych polach pracować, ale poza podstawówką, no to już serio nie, wiadomo, część może wyjedzie do miasta gdzieś tam, potem będzie studiować na uniwersytecie, a potem jeszcze pracować w tych biurowcach IT, ale to... No... Pewnie ich nie powstrzymamy. No, mają taką możliwość, żeby tutaj wyjechać. Ale ogólnie najbliższe to ich miejsce pracy. No to fajnie by było, żeby były te pola. Czyli tą podstawówkę, tą podstawówkę gdzieś myślę, że tu na tej drodze możemy sobie postawić. Do tego, jak podstawówka, no to co? Myślę, że jakiś parking też można by im zrobić. Może nie taki wielki, coś tutaj, takie. Okej, okay, w ten sposób, no niech będzie, niech będzie, właśnie taki parking przy podstawówce. Od razu też, może jakieś boisko, gdzie ja mam te boiska? Tu mam jakieś takie boiska ciekawe, no to co? Jakoś tutaj tak krzywo, może za tą podstawówką przy lesie tego typu boisko. Okej, okay, takie dosyć uniwersalne. Tylko, że wy potrzebujecie dojazdu, tak? No, no niestety. Czy nie ma jakichś niewidzialnych tych? O, co tutaj jeszcze są jakieś rzeczy, których ja nie używam. Jakieś tutaj kamienie, co? Dobra, nieważne, nieważne przydałoby mi się pobrać jakieś niewidzialne drogi, bo to serio mogłoby się czasem przydać. No ale na razie nie mam czegoś takiego. Więc zrobimy sobie po prostu dojazd stąd z przyciąganiem, tak i tak. Tylko to oczywiście przesunę tak, żeby się zlało jakoś z tym parkingiem w ten sposób. Ten sposób i w sumie to już nawet uznaje, że ma ten dojazd. Tak, no, można by to jeszcze gdzieś tutaj doprowadzić. Ok, no i na przykład jeszcze jakąś ścieżkę dla pieszych, żeby nie musieli po tej trawie chodzić bez przyciągania, na przykład stąd. Tutaj, ok, jakoś tak, w ten sposób i nie wiem, jeszcze tu gdzieś na przykład, żeby to się już wypełniło. Ok, jakoś się wypełniło, wszystko się wypełni. Ok, no, coś w tym stylu. Tak, czyli mamy jakieś to boisko za tą szkołą. Yy, można by jeszcze na przykład zrobić tutaj jakieś przejście stąd yy, obok tego domku. Chyba, że jakąś właśnie taką bardziej żwirową ścieżkę. Tak, stąd na przykład właśnie. Yy, tylko to może na jakimś zakręcie. Yy, tutaj coś takiego dalej. Dalej, 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 żeby domku komuś nie uszkodzić żwirową ścieżką, to to by było słabe. I no dobra, jeden i tak musi chyba się zniszczyć, więc niech to będzie tamten. Yy, ok czyli jeszcze jakaś wydeptana ścieżka na to boisko, przy okazji yy, jakieś może drzewka jeszcze. Okej, okay, raz, dwa, yy, coś więcej, nie wiem, tu jakieś krzaczki, yy, to może tym modem zrobię. Nie, 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 tak, nie, tak, nie, 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 coś coś zepsułem, okej, okay, dobra, nieważne, coś mi się tam w OBS-ie kliknęło w programie do nagrywania, weźmy sobie tak stąd krzaczki, dalej tędy, tylko tutaj potrzebuję anarchii i jeszcze tu coś chyba włączyć, tak. Ok, I niech to się stawia nawet na tym betonie. Dalej stąd na zakręciku, i tutaj jeszcze kawałeczek prosto. I tu coś jeszcze, ok. Jakieś takie dwa krzaczki, chociaż wolałbym chyba jeden. Yy, jeden, ewentualnie je jakoś bliżej o jeden, drugi, tak, żeby już tam nie przechodzić, yy, nie wchodzić. Ok, czyli mamy jakiś taki dosyć, yy, mam nadzieję, że ciekawy teren szkolny. Zawsze to coś, nie tylko sama podstawówka, tylko, yy, tylko jeszcze coś do tego. Dobra, ale to nie, jest, to nie jest coś, na czym powinienem się dzisiaj skupiać. Yy, o co Wam tutaj chodzi? Brak, yy, brak wystarczającej liczby pracowników. No to spokojnie już za chwileczkę dołożę wam jeszcze więcej pracowników. Bo serio, jeśli w tym sklepie nie ma kto pracować, to kto będzie pracować tam na polach? Chyba, że ty potrzebujesz wykształconych. Nie, ty potrzebujesz niewykształconych. No to już, proszę bardzo. Jeszcze więcej niewykształconych. Tu, 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 tu. I w tym miejscu. Okej, okay, okej, okay. ale tutaj ci też potrzebują. Dobra, czyli ta droga sobie idzie w tamtą stronę. Do tego jeszcze można by porobić jakieś drogi, ale to może nawet troszeczkę węższe. Już tak, to jest powiedzmy, to są powiedzmy właśnie takie główne drogi przez miasto, e, przez miasteczko. A stąd wyjedziemy sobie już czymś takim mniejszym. E, na przykład tędy. O! Tędy gdzieś w tą stronę. Też nie chciałbym, żeby oni jakoś super blisko tych wiatraków mieszkali, bo tam może być jakiś hałas. Także gdzieś tak, jeszcze dotąd taką drogę, a między tymi wiatrakami, to nie wiem, jakąś taką drogę polną, żeby tutaj jakby coś trzeba naprawić, to żeby mieli jak dojechać, tak, pod te wiatraki jakiś dojazd. Stąd też tutaj jakiś dojazd, ale tam już mieszkań nie będzie. Czyli teraz jeszcze parę domków, gdzieś tak dotąd maksymalnie, a tam dalej to już, to już raczej się nie jeździ. Dalej tu jakieś problemy. Spokojnie to się wszystko rozwiąże. A jak się nie rozwiąże, to, to trudno to może, może opuścić i kto inny zajmie ten sklep. Czy tam, czy tam nie będzie po prostu sklepu, no i tyle. Stąd jakiś przejazd jeszcze. Nie wiem, czy się chce z tym łączyć. Raczej nie. Dotąd zrobię po prostu drogę. I stąd wyprowadzę jeszcze jakąś ścieżkę. Przejście tutaj. Ok. Teraz, 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 teraz w tym miejscu jeszcze, 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 jeszcze więcej mieszkań. No i serio, już mi nie mówcie, że nie ma pracowników. No nie, jest dwóch na sześciu, czyli ktoś tu pracuje, tak? To, to nie jest tak, że zupełnie ich nie ma. Tylko nie wiem, czy nie zrobiłem po prostu za dużo tych. Tych sklepów, może trochę jak na taką wioskę, ale to się powoli jakoś rozwinie. Y jeszcze, żeby jakoś ich może zachęcić, żeby, żeby serio mieszkali w tej wiosce, żeby nie opuszczali, żeby nie wyjeżdżali do miasta. Y żeby nie wyjeżdżali do miasta, postawmy im może jakiś park, y jakiś taki nie za duży, y gdzieś tutaj na przykład w tym miejscu, co tutaj jest. Czy to zakręt po prostu? To jest chyba zakręt, okej. Okay. Y park w tym miejscu. No może być, może być, tylko jednak do niego fajnie by było mieć jeszcze jakieś może przejście dodatkowe. Na przykład tędy tutaj, OK i przed tym też zrobię sobie może jakieś przejście dla pieszych, dokładnie... Czy je usunąłem od razu, jak postawiłem, tak i jeszcze ten park kawałek przesunę. ok super. Czyli to powinno nam już jakoś działać. W tym miejscu już wam oddam te domki. No w sumie też niby fajne miejsce na, na jakieś sklepiki, takie centrum czy coś. No ale już jak narzekają, że, że nie ma pracowników, no to raczej więcej sklepów w tym momencie nie będę dawać. Jeszcze taka mała droga. Stąd na przykład gdzieś sobie wyjedziemy co zajęte gdzie ty tutaj masz miejsce zajęte nie tak tylko tak ok tutaj chociaż 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 troszkę blisko tych drzew wiecie co może ja tutaj na siłę nie będę dawać jakiejś drogi no bo tu są już drzewa tak już w ten las nie będę raczej jakoś wchodził bez sensu mamy tyle miejsca że naprawdę nie muszę tego fragmentu wykorzystywać Tutaj woda, tutaj woda, ok, no to co, przejdźmy może bardziej na tą stronę, tak? Na tą stronę obok tej szkoły. Tu zrobiłbym sobie taką drogę. Jeszcze gdzieś dalej. Ona może być właśnie taka dosyć prosta. Teoretycznie to kiedyś można by też zrobić tu jakiś przejazd na tą strefę fabryczną, żeby no tych pracowników stąd też troszkę tam jeździło, no bo jednak potrzeba im tego. Jednak im tego potrzeba. Teraz od tej drogi coś większego, tak, coś większego, na przykład tu pod rzekę, coś takiego, może taka właśnie bardziej równa część miasteczka, coś, coś bardziej, chociaż też nie za szerokie drogi, ale tak bardziej w kratki. To znaczy, no, troszkę się psują kratki przy tych małych drogach. Wiem, są tam jakieś mody na to, ale to już nieważne. Nieważne. To gdzieś tak jakoś zakręcić. Tak, to się może na końcu jakoś zakręcać. Tu jeszcze na przykład jakieś o podejście gdzieś do tej rzeki. Po tej stronie, może bez drogi, na przykład o tutaj stąd bardziej, jakoś tak. I to może się nawet jakoś uda połączyć. To znaczy, on wolałbym to w ten sposób. I teraz. Teraz może mi się to uda podłączyć. Nie tak do wyburzenia. I jedziemy jeszcze raz na zakręcie. Stąd tak i tak. No dobra, coś, coś takiego. Nie wiem, czy to jakieś super piękne jest. Ale troszkę mieszkańców się tu na pewno zmieści. Ta rura, oczywiście jakaś krzywa, no ale trudno. Tu jeszcze sobie wyjedziemy. Stąd tak i tak. Tędy i tędy. Czyli tą wodę mamy teraz, 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 teraz. Jak z tymi mieszkaniami? Myślę, że jak najbardziej przy głównej drodze. Tylko jeszcze sobie wcześniej wyłączę te krateczki przy tej drodze wjazdowej, bo one mi tylko przeszkadzają. Te krateczki, aj, no co, wyłączę je i to się zburzy. To już może nie będę. I w ogóle widzę, że krzaczki się zniszczyły. Zaraz, zaraz się tym zajmę. Tylko najpierw chciałbym, żeby jednak oni się zaczęli już wprowadzać. Proszę mi tu się wprowadzać. Tutaj gdzieś. Dalej tutaj. A ja się teraz zajmę jeszcze tymi krzaczkami. Bo widać, że jak się robi coś z anarchią, no to potem. To potem jednak można to stracić. Okej, okay, tak, tak, tak i tak. No tutaj też musiałem za anarchią, żeby to tak ładnie weszło. Z tej drogi tak, tak, już, już, już. Widzę, co tutaj trzeba zrobić, żeby, żeby to miało sens. No stąd też pewnie chcą sobie tam jakoś na boisko podejść. W ten sposób troszkę mniej krzaczków. No ale to już mniejsza z tym. Tego sobie przesunę. Tego może bardziej tu, tu. Okej, okay, dobra, super. W tej części miasta też pewnie jakieś sklepiki, no tylko, że znowu bez, bez szaleństw, raczej w jakiejś małej ilości, właśnie gdzieś tu przy jakimś takim głównym skrzyżowaniu w środku, a tak to raczej więcej mieszkań. Na tych małych kratkach też niech to będzie, chociaż tutaj to się raczej nic nie wybuduje. Tak i tak, dobra, czyli, czyli jakoś, jakoś to się buduje. I jeszcze, zanim bym to wszystko zapełnił, to zobaczyłbym co się dzieje tutaj. Co się dzieje na tej strefie rolnej? Owca, błąka się, nie, nie chciałem w owce kliknąć, chciałem tu kliknąć. Za mało surowców. Mamy za mało surowców, żeby to jakoś sensownie działało. Okej, okay. czyli widzę, że trzeba będzie jeszcze więcej tego dostarczać, a czego wy tak naprawdę chcecie? Plony. A to też robi plony, tak? Czyli to nieważne, czy to się da owoce, czy, czy te pola uprawne, to tak naprawdę bez znaczenia. E, no dobra, no to co? Jakaś lekka rozbudowa. W sumie tych pól mam dużo, więc e, może na razie dołożyłbym jeszcze tych sadów. E, na przykład trzy takie sady z jabłkami, tak? E, może jeszcze coś na gruszki. Raz, dwa. E, gruszki i gruszki, dobra. No i co, jeszcze troszkę pól, pewnie niech tego będzie więcej. Oj, w ogóle mamy przy okazji drugi poziom, pięknie. Yy, mamy młyn, piekarnie, baraki dla pracowników farmy, obora, mała stodoła, czyli będziemy mogli jeszcze kolejne rzeczy tam robić, yy, ale to nie dzisiaj, czyżbym też miał jakieś większe te rzeczy? Nie, na razie wszystko jest małe, tak, na razie wszystkie te rzeczy jeszcze są małe, tylko właśnie mamy te dodatkowe nowe. Yy, czyli co, więcej tych pól uprawnych, tutaj raz, dwa, trzy. 4, żeby mi to jakoś na siebie nie nachodziło. Wszystko jest w tym samym stylu? Tak, wszystko jest w tym samym stylu. Dobra, czyli teraz już serio nie powinno być problemów. Te owieczki powinny tu, tutaj dostawać. To co chcą, to swoje jedzonko. Świnki też. No i w następnym odcinku pewnie postawię te nowe budynki, które jakoś udało nam się teraz odblokować. Będę to jakoś rozwijał, jeszcze to miasteczko będzie trzeba rozbudować. Także to następnym razem. Wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. I słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć!